W jednym jesteśmy, moi drodzy, najlepsi. Wiecie w czym? Przy wożeniu dobrej pogody. Ostatnio, kiedy przyjechaliśmy do Irlandii, gdzie był zjazd wszystkich sztabów, tych sztabów ze świata, przyjechało bardzo wielu przyjaciół, którzy organizują finał, przywieźliśmy także piękną pogodę. I tak samo tutaj, do Edynburga, kiedy przyjechaliśmy wczoraj, padało. Padało i to padało długi czas. Dzisiaj rano obudziło nas słońce, przebija się przez te chmury, a my jesteśmy na pierwszej naszej wycieczce. Dzisiaj mamy pierwsze spotkania ze sztabem, z ludźmi, którzy tworzą tutaj niesamowitą atmosferę finałową. I będziemy już opowiadali o tym, co się wydarzy za moment. Na razie cicho, nie mogę wam zdradzić wszystkich tajemnic. Za to pierwsza wycieczka, czyli klify, czyli morze, czyli piękna ruina zamku, która broniła się, ale to bardziej się bronili tutaj w Szkocji przed różnymi wrogami. Historia, można powiedzieć, o wiele łagodniejsza niż ta historia, która dotyczy chociażby naszego kraju. Bardzo wszyscy mili. Bardzo wszystko pięknie wygląda, no i oby ta pogoda się utrzymała do samego końca, a teraz wejdziemy na zamek, aby z góry, tak jak na pan na Włościach, spojrzeć na moją Szkocję. To nie jest moja Szkocja, ale czuję się tutaj jak w domu. Akropol? Nie, moi drodzy, jesteśmy nadal w Edynburgu, ale przepiękne miejsce wzgórza, gdzie wszyscy tutaj przyszliśmy z naszymi przyjaciółmi, aby spojrzeć na miasto. Miasto, które ma przepiękny krajobraz, bardzo ładnie ułożony, według jakiegoś standardu, według jakiegoś stylu, który jest stylem zachowanym przez wieki, zbudowanym, konsekwentnym, i nagle widzicie tam za mną wybudowano hotel, wręcz ją nazywają najdroższą kupą na świecie. Hotel, który dostał zgodę na wybudowanie, z tym takim spiralnym czubeczkiem, który się wspina chyba w stronę obcych przybyszów, którzy tutaj mogą nadlecieć, na pewno się zahaczą o ten właśnie wystający czubek. Przedziwne historie, ale chyba każde miasto na całym świecie ma takie momenty czegoś pięknego, a potem czegoś niezwykle dziwnego. Ale miejsce przeurocze, pogoda przepiękna nadal. Dzisiaj będziemy mieli także spotkania w Szkole Polskiej, będziemy w klubie, gdzie spotkamy się ze wszystkimi wolontariuszami ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Edynburgu, czyli znowu czeka nas mnóstwo miłych, bardzo miłych chwil, bo wszyscy tutaj są pewnie takiej dobrej energii, którą daje im Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Cieszą się, że mogli coś zrobić. No i Leslie, która się okazała absolutnie gospodynią wszystkiego, pierwszą damą, fantastyczną kobietą, która się interesuje Polską od dawna, od bardzo dawna, która poświęca życie na wolontariacie, a jest osobą niezwykle zamożną i która czuje, że jak te wibracje są dobre, to później to także jej dużo daje. Taka miła nauka o życiu i o tym, jakim w tym życiu być. Ale przyznaj, że w sumie się żyje cudniej. Przestań płakać. Thank you.
zaczytasz komentarze sfrustrowanych biernot. Niech się turnie trują jadę, oszczędź sobie złego. I moi drodzy, niespodzianka, w ten słoneczny, piękny dzień jesteśmy w polskiej szkole. Bardzo dużo nam opowiadano o polskiej szkole, o tym, że uczą tutaj języka polskiego, uczą polskich przedmiotów i z tego jesteśmy bardzo dumni. A więc teraz my się zamieniamy w słuch, aby ci młodzi ludzie, czyli przyjaciele w sumie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, opowiedzieli nam o sobie. A ja mogę odpowiedzieć na 2-3 pytania albo na 223, a wtedy będziemy siedzieli tutaj do rana. Pomachajcie wszyscy, żeby było widać. Dobra, dziękuję bardzo. Edynburg, polska szkoła, kolejna klasa, a szkoła imieniem Niedźwiedzia Wojtka, czyli bardzo sławnej postaci zwierzęcej, historycznej wręcz, ale kolejna klasa niezwykle fajnych ludzi. Bywają w Polsce, bywają w Warszawie, bywają w Poznaniu, z kimś rozmawiałem, kto był w Gdańsku, a więc odwiedzają nasz kraj. Bardzo was wszystkich tutaj pozdrawiamy, ale także ściskamy i kłaniamy się wszystkim nauczycielom, którzy robią wspaniałą robotę. Pozdrawiamy wszystkich w Polsce. Siema! Siema! No i tak się krzyczy. Gdzie jesteśmy, moi drodzy? Witamy! 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 Pięknego miejsca, gdzie jest Niedźwiedź Wojtek w Edynburgu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie. Siema! Siema!
Dobra, tak. Decisions bugging me. A my pozdrawiamy Was bardzo gorąco z niezwykłego miejsca, czyli Mapa Polski, ale o tym opowiemy w osobnym filmie, ale tutaj cała grupa Polaków pozdrawia Was bardzo gorąco. Siema! Siema! Mamy coś tak pięknego i ważnego. Będę cię prosił, żebyś wstała. Leslie, please stand up. To jest nasz medal 30-lecia. Bardzo piękny, bardzo pięknie wybity. To jest certyfikat. Nie upoważnia do darmowej komunikacji. So you will not get a free ticket for this, but it's a very big, it's a certificate for 30 years. Nie znacie tego, tak? Leslie, to jest medal bity
w mennicy państwowej, czyli nasze polskie, tam gdzie bijemy nasze monety, a więc jest najwyższej jakości. Pozwól, że teraz tobie przypnę go do, jak to mówią, piersi w nauce, piersi w szkole, piersi wszędzie. National Mint. It's very high quality. It's a big recognition. I'm really stuck for words. Tak zatknij nam medale, że mam głowę. Dobra, przybiliśmy. Słuchajcie, moi drodzy, powiem wam krótko. Piękny moment, cudowny moment. Jako Polacy w Szkocji bądźcie z siebie dumni, bądźmy dumni z naszego kraju. Dziękuję wam bardzo, 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 bardzo mocno. Wielkie brawa. Tak się buduje przyjaźń między nami. Royal Scott Club. Tutaj byliśmy, kiedy przyjechaliśmy. I tutaj kończymy naszą wizytę. Kilka dni, ale takich niezwykłych, bardzo emocjonujących. I coś, co mi się najbardziej zostanie w moim sercu i w mojej głowie. To nie jest kupione w sklepie. To nie jest kilt, który po prostu jest pożyczony. To jest nasz. Ludzie, którzy mi go zakładali, zrobili to z niesamowitą przyjaźnią, oddaniem i poczułem, że to będzie dla mnie zaszczyt, że trochę tej Szkocji jest we mnie. Oby było jak najwięcej. Wszyscy uśmiechnięci, mili, obyśmy my, Polacy, także byli takimi uśmiechniętymi, przyjaźnie nastawionymi ludźmi do innych. A nie jest to łatwe miejsce na świecie. Można powiedzieć same góry, nie? Same miejsca, gdzie trudno zbudować dom, gdzie trudno prowadzić jakąś taką ogromną przestrzeń do budowania życia. Twardzi ludzie. I w tej twardości mogę uczestniczyć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj robią sztab. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy w ogóle poza granicami Polski są z orkiestrą. Nawet nie wiecie, jak to jest ważne dla mnie, dla was i dla nas wszystkich. Budujemy inną społeczność. Dzieciaki, które tak pięknie tańczyły, także będą ten świat budowały zupełnie inaczej. Na takim właśnie gruncie miłości, przyjaźni i muzyki. To mówiłem ja, Jarząbek.